Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku unboxingu 450 paczek. Przerwa na kolację była i jedziemy dalej. Mamy do tej pory 5 legend po 100 paczkach, czyli średnia jest taka, jaka być powinna, czyli co 20 paczek legenda. Trafiła nam się złota awianka w poprzednim odcinku, więc jak na razie odcinek numer 2 króluje. Miał 3 legendy, w tym jedną złotą. Zobaczymy, jak odcinek numer 3 na razie rozpoczyna się od zwykłej paczuchy z jednym rarem. Co my tu mamy? Jeszcze nie wiemy. No i co? Dowiemy się, co tu jest, czy nie? O, dowiemy się, co tu jest, czyli nic. Jeden rar, rzezimieszek dla Łotra. Wohoho. No i znowu Blizzard daje nam tą chwilę, żeśmy sobie pogadali. Tak, zanim się oderwą karty od stołu, możecie od razu dać łapkę w górę na zachętę, żeby się pojawiły legendy w tym odcinku, których spodziewamy się co najmniej dwóch, a najlepiej trzech. No, o! I gówno! Argentowa kopia, wydanie siódme. Niestety niepoprawione, tylko takie same. No i co teraz? Teraz dalej czekam. Kawcia już wypita, następnej robić nie ma co. O, 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 czuję bluesa. Badziewna paczka. Bam! Wybuchnęło, tak jakby to było 5 legend. Zobaczymy. Co my tu mamy? Mamy jakiegoś łepika. O, fajnie. Upadły bohater. Fajnie. Złoty upadły bohater jest fajny. O, szybko się załadowała, ale niestety goła i wesoła paczucha. Może im później będzie, tym szybciej będzie działać, bo może jednak mniej osób będzie chciało grać. Mam nadzieję, że to nie będzie 9 odcinków w stylu pogaduchy o niczym. Ale jakby były, to co zrobić? No, coś trzeba zrobić, coś z tym trzeba zrobić. Trzeba te paczki szybko otworzyć, żeby zacząć grać tymi karciochami, składać deki nowe i żeby wróciła ochota do gry. Po tym tylko, jak te karty oderwą się od stołu. Na razie nie chcą się oderwać od stołu. Tu dwie, tu będzie legenda, robimy czary mary. O kurwa. O, bomba. Teraz to jest już w ogóle zajebiście. Gra przestała działać. Super. I teraz pytanie, czy znowu będę godzinę się do niej dostawał. Jeżeli tak, to nasz unboxing będzie przerwany i powróci za 3 godziny, jak uda mi się znowu zalogować do gry. Jak tam? Podejmiemy kilka prób.
Jak tam? Lubię to, kurwa. Najnowsze wieści. Niektórzy gracze aktualnie napotykają problemy z połączeniem podczas gry Hearthstone. Badamy przyczyny i pracujemy jak najszybszym rozwiązaniem, co pojawiło się po 19. Jest 22. I dalej nie wiadomo. I dalej tylko niektórzy gracze, czyli wszyscy, kurwa. I Hearthstone przestał działać, wszystko przestało działać, wszystko się wypieprzyło. Dobra, dajemy drugą szansę tej głupiej grze. I temu wspaniałemu Blizzardowi, który wydaje dodatek i jest kompletnie zidiociałą, debilną firmą, która kurwa nie potrafi nigdy w życiu do żadnej ani jednej gry wydać dodatku, żeby nie było coś spierdolone. Nie da się, kurwa. W Warcraftcie każdy dodatek to było spierdolone wszystko. Teraz Hearthstone, kolejny dodatek, wszystko dalej spieprzone. Piątek będzie Diablo. Nie wiem, kiedy będę publikował ten odcinek, ale chyba przed piątkiem. Będzie też spierdolone, w ciemno mogę to powiedzieć, że przestanie to kurwa działać po update'cie. I to jest na 1000% pewne, bo to jest Blizzard, który kurwa ma w dupie wszystko i zrobi sobie BlizzCon i będzie szczęśliwy. Na troszkę miejsca przy kominku. Jak widać, kurwa, tylko klnięcia na Blizzard pomagają. Ciekawe, czy będziemy mogli wejść do gry. Jak widzicie, arena kurwa szara, też areny się nie pogra. Weszliśmy do gry. No, arena się podświetliła, okej. Okay. No, nie wierzę. Nie wierzę w to. Normalnie, jak widzieliście, szybko udało się wrócić do gry. A nie po 3 godzinach. Oczywiście gra dalej działa w systemie kurwa 30 sekund zamrożenia. Ale możemy sobie kontynuować nasz opening. Trzeci odcinek. Udało się na szczęście bez przerwy w nagrywaniu. Zobaczymy co teraz. Czy tam się te karty oderwą od ekranu, czy dalej zginie gra. No, oderwały się. Uha! Justycjariuszka, czyli druga staruszka Mariel, niestety. Niestety druga staruszka Mariel, więc pierwsza legenda nam się powtórzyła. No ale nic, jest pierwsza legenda w tym odcinku, staruszka Mariel. Więc Blizzard nam trochę wynagrodził tego disconnecta. Pytanie, czy wynagrodzi nam jeszcze bardziej? Jest 20 legend do zebrania. Oczywiście grywalnych może jest 4. A może i nie. Złoty jeździec, okej. Wybuchy normalnie sugerują, że tu milion złotych kart. Milion złotych i same legendy. Takie boom. Ale niestety, nie wiem, czy wy macie podobne doświadczenia z grami Blizzarda, ale to już jest kolejna gra Blizzarda, którą gram, której wielce zapowiadany jakiś wielki dodatek jest wielką kupą, bo jest przygotowywany nie wiadomo przez jakich debili, imbecyli. Po prostu krew zalewa. Po prostu krew zalewa. Papar dostał zaklinacza mgieł. My takiego jeszcze nie mamy. Więc chcielibyśmy też takiego zaklinacza mgieł na przeprosiny od Blizzarda. Jak na razie nic ciekawego. Ale jesteśmy na początku tego odcinka, więc jeszcze wszystko przed nami. Jedną legendę mamy. Przed nami jeszcze w celach jest jeszcze jedna albo dwie. Oczywiście tuż po oderwaniu się kart.
Nie wiem, czy macie takie same doświadczenia jak ja, ale ja po prostu, jak jakiś dodatek Blizzarda wychodzi, który coś zmienia, to po prostu 99,99 w okresie, że gra przestanie działać, funkcjonować, serwery padną, wszystko padnie, bo to nic, że ten dodatek był ściągnięty już ileś dni temu, to nic, że go mogli przetestować, ale po co? Po co to testować, jak można przetestować na żywym organizmie, nie? Po co? Przecież to nie ma sensu się przejmować jakimiś ludźmi, którzy to grają, chcą wydawać kasę dla tych darmozjadów i idiotów. Przecież to jest psucie w ogóle chęci czegokolwiek w tej grze. Ja już w piątek widzę, jak wejdę w Diablo i będzie BUM, kurwa. Jesteś 300538 zawodnikiem w kolejce, żeby zalogować się na serwer. Strażnik Zmierzchu. Chyba już był co najmniej jeden, jak nie dwa. Ale pójdzie na proszek i na dopyłowanie tego, co będzie brakowało. Więc ja na piątek się nawet nie szykuję na to, żeby zacząć w Diablo grę. Trzeba było w ogóle Hearthstone'a też dzisiaj wyjechać na urlop i nagrać jutro albo pojutrze, jak to się poprawi. I 399 Murlock, kurwa, rycerz. Dziękuję ci, Murlocku, że jesteś. Gdyby nie to, że tu jesteś w tej paczce, to bym nigdy tego Murlocka nie dostał, bo nie mam go już 20. A przy okazji quiz, kurwa. O, to jest zadanie dla was. Kto zgadnie, ile Murlocków będzie na samym końcu po unboxingu 450 paczek. Nagroda pocieszenia, uśmiech i uścisk dłoni, więc gracie o honor, tak naprawdę o szczęście trafienia, ale kto trafi, ile będzie tych Murlocków Palladyna z wszystkich tych 450 paczek? Bo ja aż sam jestem ciekaw, czy więcej jak 50, czy jednak rozsądna liczba, czyli 30. I dwóch poruczników. Widzicie, to są draki, bo lodowy furiat. O, magma się cieszy. Magma się cieszy. 5-1 zatrzymany, to teraz jest 5-2 zatrzymany. Super grywalna karta, po prostu power is back, moc jest z nami. 3 Red Bulle i normalnie składam tą kartę, wkładam do każdego deku na Murlockach w Palladynie. Okej. Złota czempionka może nawet sobie zagra ze dwa razy. Kapłanie. Zanim ktoś stwierdzi, że jest super do tego, żeby była ładnie w klaserku z kartami ułożona. No, dawno nie było żadnego Murlocka, nie? Palladyńskiego. Co my tu mamy? Rara. Wow, jepika. O, kukła, dziękuję. Za kukłę bardzo dziękujemy. Kukła to będzie dobry sekret magowski do grania. No i co teraz? Cały czas jesteśmy na jednej legendzie tylko w tym odcinku. Miał być jakiś nowy, fajny rekord. Rzadka karta. Złoty rar piechotą nie chodzi. No ale my tu byśmy chcieli jeszcze jedną legendę. Jeszcze jedną legendę, którą musimy tutaj mieć. Troszkę się już uspokoiłem po tych nerwach. Nie będę tego wycinał, bo dlaczego mam wycinać obrażanie Blizzarda, jak Blizzard szydzi sobie z nas wszystkich tym dodatkiem i tym sposobem, w jaki on został wprowadzony. To jest szydzenie. Nie widzę powodu, dla którego mam wycinać... O, jest druga kukła. Dla którego mam wycinać te bluzgi. Ta firma sobie zasłużyła na to. Jestem ciekaw, co tam w internecie piszą o Blizzardzie, ale pewnie jak zwykle ciepło. Wiadro pomyj szczynów i wszystkiego pewnie leci.
po tej firmie. Niech leci. Może się nauczą w końcu w jakiejkolwiek chociaż jednej grze wprowadzić dodatek w odpowiedni sposób. A my zbliżamy się do połowy odcinka. Ten będzie trochę dłuższy, bo mieliśmy problemy techniczne. Ale na razie słowo mocy, chwała, wybierz stronnika. Za każdym razem, gdy zaatykuje, przywróć 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. Fajna karciocha za 1 many na antyagrodeki. O ile ten stronnik, którego wybierzemy, przeżyje. Ale może przeżyje. Dostanie słowo mocy tarczę, dostanie to, dostanie wybrańca Velena i normalnie jest kozak. Który ma tylko jeden problem, sowę. Rar, rar, rar. No, ciekawa paczka. Szkoda, że żadna złota. Ale była tam karta, ta moja super power karta na wycisz demona. Niedźwiedzia pułapka kolejna. Dum, 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 dum. Muzyczka sobie gra. A my czekamy, aż się otworzą karcioszki przed nami. Jest. Papar zdobywa Wilfred Bombik. No ja nie mam Wilfreda. Ja też chcę Wilfreda. Już drugą legendę dostałeś, której ja nie mam. Oddawaj. Oddałem, jak widzicie, wszystko wchodzi, wychodzi, po prostu serwer wariuje, wszyscy wchodzą, wszyscy wychodzą. Kolejny strażnik zmierzchu, jest fajnie. Zostało jeszcze 20 paczek w tym openingu, w tym odcinku tego mega openingu z 450 paczek. Jak na razie mamy tylko jedną legendę, czyli ten odcinek zapowiada się na razie najgorzej. Ale ten odcinek ma też plus. W tym odcinku chyba jest najmniej murloków. Były chyba tylko 3. Ale jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem. Jeszcze się nowe murloki mogą pokazać. Wystarczy, że jest następnych 5 bukanierów. Ja nie wiem, te niektóre karty chyba są tak nastawione, żeby się w ogóle nie wylosowywały. No, Adi wychodzi. Zaraz będzie Adi wchodzi i taka będzie zabawa. W kotka i myszkę z Blizzardem, a my czekamy, aż odlepią nam się karty. Odlepiły się. O! Dwa rary, kolejna polimorfia dziki, kolejny pancerny rumak. Witamy was w kategorii odpyłowanie. Nic ciekawego. O! Epic. 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 Epicka karta. Bies cienia. Epic. Nie wierzę, żadnego murloka. Papar z mrożca dostał. Z mrożca już mamy. Ty, ale papar za dużo tych trochę chyba legend, co? Jak na tak krótki czas. A my co? A my nic. Przetrwają najsilniejsi kolejny raz.
10 płomienna lanca. Adi wchodzi 13 raz do gry. Rzadka karta. O ja pierdolę, złoty koks. Wycisz demona złoty. Jest, to jest moja karta na wszystkie deki. Dwie potężne salwy. No ja nie wiem, te karty się kopiują, czy co? Czy to tak ma być, że jak jedna się wylosuje, to druga ma być taka sama? Nie rozumiem tego. Kolejny raz już paczka, dwie identyczne karty. Ostatnie 10 paczek szansy dla Blizzarda na to, żeby... Była druga legenda. Papar, lepiej nie miej żadnych legend, bo mi już ciśnienie podnosisz, że miałeś już w tym czasie dwie czy trzy. Co za chamstwo. Ostatnie 8 paczek w tym odcinku. Czekamy na co najmniej jedną legendę, co najmniej jedną. Bo jak nie, to będzie lipa, odcinek nie dość, że rozłączyło, to jeszcze tylko jedna legenda. O ja pierdolę, złota gladiatorka. Normalnie, dzięki temu, że jest złota, będę ją grał w każdym deku. Zwykły rar, jest gladiatorka, mam cię złotą, nie muszę cię mieć normalną, mam cię złotą. Mój ty koksie złoty. Mój ty koksie złoty. O kurwa, złote gniazdo pająków. Coś niesamowitego, ale gdzie są moje legendy? Jest legenda, jest legenda, jest legenda, jest legenda, jest legenda. I co? Aedes ciemnozgubna. Jest karta, której nie mieliśmy. Aedes ciemnozgubna. I to jest fajne, bo to jest grywalna karta. I to będzie grywalna karciocha i cieszymy się z niej, że na ostatnie 4 paczki nam wyskoczyła, więc mamy dwie legendy w tej paczce, więc wszyscy już w tej chwili w oczekiwaniu na... Odczepienie się karcioszek od stolika, łapki w górę, bo była druga legenda. Była druga legenda, więc jesteśmy na średniej. W pierwszym odcinku dwie, w drugim trzy. Ale jeszcze nie zapeszajmy, jeszcze nie zapieszajmy. Kolejna niedźwiedzia pułapka. Ale dawno nie było murloków. Dawno nie było murloków.
Gdzie są murloki? Gdzie są murloczki? Gdzie są murloczki? Dla Palladyna. Jest murlok! O, proszę. A teraz, gdzie są legendy? Ciekawe, czy też zadziała. Gdzie są legendy? Gdzie są legendy? Gdzie są legendy? Tra la 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 la. Gdzie są legendy? I teraz powinna być legenda. No, nie, oczywiście, że nie. Ale jak przywołam Murloka, to przyjdzie Murlok, ale jak chcę legendę, to nie przyjdzie. Totemiczny golem, spoko. I ostatnia paczucha z tego odcinka, słuchajcie, jaki speed się zrobił. I niestety, drugi odcinek kończy się dwoma legendami, czyli statystycznie o Chaos. W następnym odcinku muszą być trzy, żeby wyrównać średnią 2,5. Zatem dzięki wam serdecznie za trzeci odcinek. Widzimy się w czwartej części, gdzie kolejne 50 paczek będziemy otwierać. Łapki w górę, trzymajcie się, hejas, pa pa.